Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Powiem Wam, że czuję trochę tremę, ponieważ nie nagrywałam otwieranek od dłuższego czasu, ale nie dlatego, że jestem leniwa i mi się nie chciało, tylko dlatego, że po prostu nie miałam czego otwierać. Wydawnictwa bowiem mniej więcej od połowy listopada do połowy stycznia robią sobie wolne. To znaczy opracowują plan wydawniczy na kolejny rok, i nie drukują nowych książek. Jeżeli już, to zazwyczaj w grudniu pojawiają się jakieś wznowienia, jakieś hity, jakieś książki znane nam i lubiane w boksach świątecznych. Dopiero teraz, mniej więcej od połowy stycznia, zaczęły do mnie przychodzić nowe książki. Książki premiery stycznia oraz premiery lutego. Dlatego też zaczynamy je oglądać. Pierwsza z nich to książka, która jest wyjątkowa pod różnymi względami. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsza książka wydawnictwa Znak Krań. Została napisana przez Mariusza Czubaja i nosi tytuł Półmistrz. Dzieje się w przededniu wojny. Z polskiego wybrzeża wypływa statek transatlantycki, który ma za zadanie dowieść pasażerów do Ameryki Południowej. Na jego pokładzie między innymi znajduje się Witold Gombrowicz, ale także polska reprezentacja szachistów, która wyrusza na olimpiadę czy na jakieś duże zawody, które będą odbywały się w Argentynie. Wśród pasażerów jest także mężczyzna, który nazywa się Edward Abramowski. Od samego początku niewiele o nim wiemy. Wiemy natomiast, że on ma jakąś tajną misję do wykonania, ale niewiele mówi na temat tej misji. Nie wiemy też, czy on stoi po stronie dobrych, czy też po stronie złych. Wiem o tym, ponieważ już zaczęłam czytać tę książkę. Jestem mniej więcej w okolicach setnej strony i powiem Wam, że świetnie wszystko się rozpoczyna. Wiem, że niedługo pojawi się trup, ponieważ ten trup zapowiedziany jest tutaj z tyłu okładki, więc myślę, że akcja jeszcze bardziej się zagęści. Ale ta książka bardzo mi się podoba, więc od razu Wam ją polecam. Mam też kolejny kryminał. Jest to ostatnia część serii Asy Larsson, szwedzkiej pisarki, i ma tytuł Niegodziwość ojców. O ile dobrze pamiętam, przeczytałam dwie książki z tej serii, dwie pierwsze, być może nawet trzy, ale tego już nie jestem pewna. Wszystkie okładki i wszystkie tytuły mamy tutaj na skrzydełku okładki, więc jeżeli nie czytaliście jeszcze, bądź też nie wiecie, jaka jest kolejność, w jakiej kolejności czytać, to mamy tutaj poręczną ściągę. I ten kryminał opisany jest jako najlepszy szwedzki kryminał 2021 roku, a to już coś. Bohaterką tej serii kryminałów jest prawniczka Rebecca Martinson i ona zostaje wyzwana przez pewną lekarkę. Ta lekarka przeszła na emeryturę, nie ma za bardzo co robić ze sobą w życiu i generalnie postanawia się zabić. Ale zanim do tego dojdzie, dostaje tajemniczy, dziwny list i powraca do wioski, w której mieszka jej brat. Tam znajduje trupa brata oraz w zamrażarce jeszcze jedne zwłoki. Zwłoki należące do, już Wam mówię, muszę tylko znaleźć, do ojca, bohatera i mistrza olimpijskiego Bjornego Stroma, który został zaginiony w 1962 roku. Także sprawa jest jakaś grubsza i książka też jest bardzo gruba, więc na pewno dla miłośników grubych kryminałów z wieloma wątkami. Tu jest 650 stron czytania. I wydaje mi się, że ja chyba na razie nie będę nadrabiała brakujących 4 tomów, których nie przeczytałam, tylko zabiorę się od razu za to, bo ten opis jest dla mnie bardzo intrygujący i w sumie chciałabym się dowiedzieć, jakim prawem zwłoki mężczyzny zabitego 40 czy 50 lat wcześniej znalazło się w zamrażarniku brata tej głównej bohaterki. Niedawno pojawiła się też najnowsza książka znanego nam pisarza, Jaume Cabré, Spaleni w ogniu. I to, jak na niego, to jest książę czunia. O ile dobrze pamiętam, wszystkie poprzednie jego książki liczyły dobre kilkaset, 500 stron. Ta tutaj to jakieś 200 pewnie stron, może 300, ale dużym drukiem i rozstrzelonym, 200 stron. Jest to opowieść o mężczyźnie, któremu niezbyt dobrze wiedzie się w życiu. Mieszka w Barcelonie oczywiście, nazywa się Ismael.
i trochę pracował jako nauczyciel języka i literatury. Pewnego dnia spotyka przypadkiem w sklepie koleżankę ze szkoły z dzieciństwa. Powoli zaczyna się tam między nimi rozwijać jakieś uczucie, ale wszystko to przerywa dziwne wydarzenie. Ten Ismael nagle znajduje się w szpitalu i generalnie tak jakby cała rzeczywistość mu się zakrzywia. On nie wie, dlaczego się tutaj znalazł, co się stało. A jednocześnie autor postanawia wprowadzić jeszcze jednego bohatera, który jest dzikiem. Dzikiem filozofem, który rozważa istotę czasu. No powiem Wam, dosyć jest to intrygujące, ale widziałam, że ta książka nie zbiera jakichś bardzo dobrych opinii. Myślę, że trzeba by się samemu przekonać. Od pauzy dostałam kolejną premierę, Elmeta. Ja pamiętam, że ta książka parę lat temu święciła triumfy na blogach angielskich, amerykańskich, anglojęzycznych ogólnie. I tak też tutaj piszą o tej książce, że ona była nominowana do wielu nagród literackich. Jest to opowieść o dwójce dzieci, którzy spędzają całe dnie swobodnie wałęsając się gdzieś tam po lesie, po okolicy. Kiedyś mieli normalne życie, chodzili do szkoły, mieszkali w mieście, ale teraz opiekuje się nimi ojciec, który pojawia się od czasu do czasu i przynosi coś do jedzenia. To jest historia o osamotnieniu, o życiu w izolacji, opowieść o lojalności także rodzinnej oraz porywający debiut o życiu na marginesie i sile przetrwania. Intrygujące, piękna okładka, rzucająca się w oczy. Myślę, że niejedną osobę ta książka zainteresuje. Kolejna książka to najnowszy tom serii skandynawskiej z wydawnictwa poznańskiego. Książka znanego mi fińskiego pisarza Tomi Kinnunena. Przeczytałam jego dwie książki. One układały się w taką luźno związaną ze sobą serię. Ta tutaj jest odrębną powieścią. Powiedziała, że nie żałuje. Taki ma tytuł. Bardzo chciałabym przeczytać tę książkę w przeciągu kolejnych 2-3 dni, ponieważ, o ile dobrze pamiętam, 2 lutego w Poznaniu będzie spotkanie z tym pisarzem i chętnie bym się na nie wybrała, oczywiście mając przeczytaną najnowszą wydaną w Polsce książkę plus tamte dwie poprzednie, które czytałam parę lat temu. O czym jest ta powieść? Ta powieść dzieje się wiosną 1945 roku, czyli tuż po zakończeniu II wojny światowej. Na granicy norwesko-fińskiej 5 kobiet wyrusza z obozu jenieckiego i rusza w stronę Finlandii. Wędrują przez różne zniszczone tereny, obserwują, w jaki sposób wojna odcisnęła swoje piętno i na naturze, ale też na ludziach, a jednocześnie kontemplują to, w jaki sposób wojna odcisnęła swoje piętno na ich sumieniach, na ich ciałach, na ich duszach. Myślę, że będzie to bardzo poruszająca powieść, bo wiem, że ten autor potrafi właśnie takie pisać. Kolejna książka, która tutaj leży, to zapowiada się czytadło. Ciepłe czytadło o pani o imieniu Weronika i pingwiny. Autorką jest Hazel Pryor. Ta książka opowiada o kobiecie, która mieszka sobie w nadmorskiej miejscowości w posiadłości, czyli już wiemy, że jest zamożną kobietą. Lubi herbatę, firmy przyrodnicze, dużo spaceruje, sprząta plażę. Często szuka też swoich okularów, czyli jest zapominalska i chyba jest dość ciepłą osobą. Tak przynajmniej wynika z opisu na okładce. Ale wydaje mi się też, że jest osobą starszą, ponieważ zastanawia się, komu zostawić swój pokaźny majątek. No nie wiem, komu ona tutaj przekaże ten majątek, ale widzę, że niektóre rozdziały zatytułowane są imieniem Patryk. Nie wiem, kim ten Patryk będzie dla Weroniki, ale myślę, że dowiem się tego, kiedy przeczytam tę książkę. Kolejne dwie książki, które leżą przede mną na stoliku, to książki o dwóch osobach nieheteronormatywnych. Ułożyłam je obok siebie, ponieważ to dwie totalnie różne historie. Jedna z nich to biografia, druga z nich to klasyka literatury. Tak? Dobrze słyszycie. Klasyka literatury, Virginia Woolf i wznowienie jej powieści
Orlando. Ja czytałam wiele powieści Virginii, ale akurat Orlanda nigdy nie przeczytałam, bo on był bardzo trudny do zdobycia. Orlanda poznajemy, kiedy ma kilkanaście lat i jest młodym chłopakiem. Kiedy żegnamy się z nim w tej powieści, ma 46 lat, czyli mija kilkadziesiąt lat i jest pewną siebie kobietą. To książka o tym, że trudno określić, kim jest człowiek, dopóki on sam tego nie odnajdzie. To książka, tak jak powiedziałam, klasyka literatury. Książka, która sporo namieszała. Krytycy nie wiedzieli, co o niej w ogóle myśleć, co o niej pisać. To wydanie poprzedzone jest wstępem Doroty Kotas, którą prawdopodobnie znacie z powieści Pustostany i cukry. Ja jestem bardzo, bardzo jej ciekawa i ona też trafia na sam początek stosu. I druga z tych książek, tak jak wspomniałam, jest to biografia. Biografia autorki, którą czytałam będąc nastolatką. Miałam sporo jej książek, one były wydawane w takiej serii, takiej szarej, z twarzą autorki na okładce. I ta pani, która pisała głównie romanse i powieści obyczajowe, kojarzyła mi się zawsze z taką starszą matroną, która wyszywa, robi na szydełku, bądź też popija herbatkę siedząc w fotelu. I naprawdę ogromnym szokiem było dla mnie to, kiedy wydawnictwo literackie ujawniło okładkę biografii Marii Rodziewiczówny. Zobaczcie, to jest okładka, która absolutnie nie sugeruje, że będziemy czytali o poważnej matronie. Ta okładka w takim nowoczesnym stylu, z mocnymi kolorami, sugeruje wręcz co innego. Poza tym tytuł Rodziewiczówna, gorąca dusza, też sugeruje, że ta autorka romansów miała zupełnie odmienne życie niż to, co portretowała w swoich powieściach. I tak samo mamy na okładce. Tutaj już nam zdradzają, że podpisywała się Rodziewicz. W życiu literackim była znana jako Rodziewiczówna. Chodziła w krótkich włosach, była sufrażystką, bardzo często ubierała się w takim męskim stylu. W życiu prywatnym była związana z kobietami. Prawdziwy spokój znajdowała wśród polskiej natury, a jednocześnie była też żarliwą katoliczką. Powiem Wam, że bardzo mnie ucieszyło, że taka biografia wyszła i że dzięki niej będę w stanie lepiej poznać, czy w ogóle poznać, autorkę książek, które czytałam, będąc jeszcze dzieckiem. Dwie książki, które przede mną pozostały, to literatura faktu. I też zupełnie z dwóch różnych dziedzin. Pierwsza z nich to książka o demencji. Jak wiecie, ja lubię tematy medyczne, zatem ta książka od razu mnie zaintrygowała. Co chciałabym, żeby ludzie wiedzieli o demencji? Wiedza i wsparcie dla osób z zaburzeniami pamięci i ich bliskich, napisana przez Wendy Mitchell. I Wendy Mitchell jest lekarką, która bardzo długo pracowała w zawodzie, ale w wieku 58 lat zdiagnozowano u niej początki demencji. Demencja to coś, co się przydarza ludziom, którzy później na przykład zapadają na chorobę Alzheimera. Jeżeli czytaliście książkę Lizy Genowe pod tytułem Motyl, to tam też był opisany przypadek młodej, aktywnej kobiety, u której bardzo wcześnie zdiagnozowano demencję. I tutaj mamy książkę nieobyczajową, lecz książkę, która jest prawdopodobnie połączeniem wspomnień z poradami, w jaki sposób opiekować się taką osobą, w jaki sposób rozpoznać pierwsze objawy demencji i w ogóle jak się do tego przygotować. Także jeżeli znacie kogoś, kto potrzebuje takiej książki, to myślę, że warto ją podsunąć. I ostatnia książka, którą na dzisiaj przygotowałam, to taki spory i ciężki tom Wrócimy po Was, historie alpejskie Elżbiety Sieradzińskiej. I jest to książka, która wypełniona jest czarno-białymi zdjęciami, proszę zobaczcie, jest ich naprawdę sporo, i opowiada
sześć dramatycznych historii, które wydarzyły się naprawdę w Alpach. I one trafiały na pierwsze strony gazet szwajcarskich, włoskich czy francuskich. Podejrzewam, że w Polsce nie były aż tak bardzo rozgłośnione, także przez to, że działo się to wszystko jakiś czas temu. To są historie, które napisane są w sposób bardzo przystępny, w sposób bardzo dramatyczny. Taki, który sprawia, że chcemy je poznać, chcemy rozwikłać te zagadki, bo też nie każda z nich została rozwiązana i wyjaśniona. I jest tutaj też napisane, że epilogu być może nie poznamy nigdy. To historie wypadków, historie katastrof, historie bardzo dramatyczne, czasami tragiczne w skutkach. Myślę, że miłośnicy książek o górach, książek o ratownictwie, książek reportaży, książek na faktach będą chcieli po nią sięgnąć, a ja widziałam, że pojawił się już audiobook i też na pewno jeszcze w lutym po niego sięgnę. I to by było na tyle. Tyle książek przygotowałam do dzisiejszego odcinka, ale mam jeszcze jedną kubkę, więc niedługo również pojawią się otwieranki z jeszcze innymi książkami. Napiszcie, czy cokolwiek Was zainteresowało, czy podzielacie moje zainteresowania czytelnicze, czy kręcą Was podobne książki, co i mnie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.